Siemanko, z tej strony Anioł. Kolejny szybki odcinek o Pupilu, który jest bardzo dobrze znany, ale znany jest powierzchownie. My dziś przyjrzymy mu się z bliska. Jak to mówią, ornitologiem nie jestem, ale zajrzeć mogę. Oto i on, złoty ptak. Nie wiem jak wam, ale mi się kojarzy z Pidgeotem. Szukałem nazwy tego Pokemona, bo nie wiedziałem, czy to Pidgeotto, czy Pidgeot. I natrafiłem na kilka Pokemonów obok. Pierwszy z brzegu jest Rattata. Wiadomo, z angielskiego rat to szczur. Drugi jest Ekans. Tak kilka sekund popatrzyłem na niego, szukając tego kodu Da Vinci. I odkryłem w 2024, że jeśli przeczytamy jego nazwę od tyłu, to wyjdzie nam Snake. Czyli po angielsku wąż. Jego ewolucja Arbok od tyłu to kobra, a Marek Marucha od tyłu to wiadomo. Dobra, bo już głupoty się nie trzymają od tych obliczeń, zajmijmy się złotym ptakiem. Jest to pupil dostępny od pierwszego sezonu, stworzony z myślą o kawalerii, co sugeruje nam zresztą jego zasięg ataku, który jest bliski, oraz sposób działania jego talentu. Ten pupil ma jakby dwa tryby działania swojego talentu. Pierwszy tryb to zapewnia nam prędkość akumulacji szału plus 5% na 5 sekund podczas wpadania w szał. Natomiast jeśli nasz legion był pod wpływem pasji, pierwsza część efektu zanika i zamiast tego nasz ptak zadaje obrażenia wybranemu legionowi o całkiem wysokim współczynniku. Ale zanim przejdziemy do współczynników, zerknijmy jeszcze do raportu, żeby potwierdzić nasze słowa. Idealnie w tym celu nada się Bakshi, gdyż ten pupil może być ostatecznie łączony do Bakshiego, ale nie jest to najlepszy wybór. Sprawdźmy dlaczego. W raporcie mamy tutaj pierwsze użycie naszego talentu. Jak widzicie, uzyskujemy efekt pasji, gdyż nasz legion wcześniej nie miał tego efektu pasji od bohatera. Kolejne użycie efektu i znowu mamy efekt pasji od pupila. Tutaj nasza wylewność już zadała obrażenia. A zadał obrażenia z tego względu, że włączył się tryb zadawania obrażeń, z tego względu, że Bakshi dostał efekt pasji, dzięki czemu ptak już tego efektu nie musiał sam aktywować, tylko przeszedł w tryb, nazwijmy to, ataku. Dlatego, żeby ten pupil zadawał obrażenia, wasz bohater musi aktywować efekt pasji, musi gromadzić ten szał szybciej niż zwykle, wtedy ptak będzie mógł użyć swojego ofensywnego trybu. W tym momencie mamy trzech bohaterów, którzy ten efekt pasji mogą osiągnąć. Pierwszy z nich to Bakshi, który jest na ekranie, ale nie jest to najlepszy wybór dla tego złotego ptaka. Jak widzieliście, nie zawsze ten ptak zadawał obrażenia, a my chcemy, żeby ten ptak jednak robił to, co do niego należy. Dobrą nowiną jest to, że ten ptak będzie idealnie działał z Alistairem, który efekt pasji ma praktycznie przez cały czas, dopóki jego legion liczy ponad 50% jednostek, oraz idealnie działa z Emrysem, który również efekt pasji aktywuje, gdy dołącza do bitwy. Dlatego warto rozdzielić sobie Emrysa z Alistairem i możecie biegać na dwa złote ptaki i oba ptaki będą używały swoich talentów. Zerknijmy sobie, jakie atrybuty ten ptak posiada. Siły może mieć 350, zwinności może mieć 320 oraz szczęścia może mieć równiutkie 300. Znając atrybuty tego pupila i to, jak jego talent działa, możemy przejść do kilku szybkich obliczeń. Sam talent, czyli wylewność przy wysokiej zwinności, będzie zadawał obrażenia rzędu 500. Screen jest z pupila, który ma tej zwinności 350. Podejrzewam, że na 320 te obrażenia mogą być w granicach 500, więc użyjemy 500 do naszych obliczeń. Drugą umiejętnością będzie umiejętność sezonowa. Jak widzicie, dodałem do tych infografik sposób, w jaki możemy nabyć daną umiejętność oraz dodałem bardzo mocno przybliżoną cenę tej zielonej waluty, ile będzie nas kosztowało ulepszenie skilla do 3 gwiazdek.
Build, który widzicie na ekranie, będzie nas kosztował około 139 tych zielonych monet. Pamiętajcie, że ta cena jest mocno przybliżona i może się równie szybko zmienić. Zależna jest od tego, ile graczy będzie kupowało i ile graczy będzie sprzedawało poszczególne umiejętności. Plus nadchodzi jakiś update, który ma co nieco pozmieniać na giełdzie. Dlatego miejcie to na uwadze, gdy oglądacie ten film już po update'cie. A wracając do naszej umiejętności sezonowej za zwycięstwo w sezonu. Gwałtowna wylewność zwiększa obrażenia wylewności o 60%. Ten screen jest również z pupila, który tej zwinności miał 350. Jak doskonale wiecie, złoty ptak zwinności ma 320 maksimum. Dlatego nie będzie to 65%, tylko przyjmiemy, że to będzie 60%. Dorzućmy do tego zombie szpon, który jest dosyć tani jak na tak dobrą umiejętność. W tym momencie nasz talent zamiast 60 będzie zadawał plus 90% obrażeń, więc jego współczynnik obrażeń będzie wynosił w tym momencie 950 współczynnika obrażeń. Kolejną bardzo dobrą umiejętnością dla pupili od kawalerii jest zaciekły atak. Nasz pupil bojowy ma 40% szans na zadanie obrażeń celowi o współczynniku 500, gdy zastępca używa umiejętności wpadania w szał. Wszyscy wiemy, że kawaleria w ten szał wpada już na samym starcie walki, dlatego dodatkowe obrażenia z zaciekłego ataku zawsze będą mile widziane dla pupili od kawalerii. Wzmocnijmy ten zaciekły atak wyjątkowo zaciekłym atakiem. W tym momencie będziemy mieli 100% szansy na zadanie obrażeń o współczynniku 500, ale te obrażenia 500 są oczywiście zwiększone o te dodatkowe 30%, więc będą to obrażenia o wysokości 715 współczynnika obrażeń. No i ostatnie trzy umiejętności chyba nikogo tutaj nie zdziwią. Ta święta trójca dla pupili fizycznych jest nierozłączna. Pierwsza umiejętność, ryk krwi. Bardzo droga, ale bardzo mocna umiejętność, podnosi nasz wskaźnik krytyczny o 50%. Wściekły ryk również podnosi ten wskaźnik krytyczny o kolejne 50%. W tym momencie mamy 100% szansy na to, że wylewność oraz zaciekły atak uderzą krytycznie. No i wisienką na torcie będzie mordercze ugryzienie, które te obrażenia krytyczne zwiększa dodatkowo o 100%. Posiadając taki zestaw umiejętności na trzech gwiazdkach i wysokich atrybutach, nasz talent wylewność zada w ciągu 30 sekund obrażenia o wysokości 9500. Zaciekły atak w ciągu 30 sekund zada obrażenia o wysokości 725 obrażeń, co w ogólnym rozrachunku da nam 16125 współczynnika obrażeń na 30 sekund. Same obrażenia pupila są bardzo dobre. Pamiętajcie, że pierwsze dwie rotacje umiejętności będą bardzo szybkie, z tego względu, że to pupil dla kawalerii, a kawaleria bardzo szybko już na samym starcie walki wpada w szał dzięki swojej umiejętności. Kolejnym plusem tego pupila jest to, że te obrażenia, które będzie zadawał, są praktycznie stałe i niezmienne, nie zależą praktycznie od niczego, więc to jest taki pewniaczek wśród pupili, wystarczy po prostu wpadać w szał. Przejdźmy może do jakichś zamienników, które możecie rozważyć. Gwałtownego zaciekłego ataku oczywiście nie mamy gdzie wcisnąć, bo mamy trzy umiejętności, których potrzebujemy, jak powietrza na zwinność. Gwałtowny atak byłby czwartą umiejętnością, więc gwałtowny atak wypada. Również wypada z tego względu dzika zręczność. Generalnie i tak bym jej nie polecał tutaj używać. Ale w niektórych przypadkach nawet te dodatkowe 4-5% prędkości marszu może zaważyć o tym, kto będzie lepszy. Dlatego w przypadku kawalerii, jeśli chodzi o dziką zręczność, nie mówię nie, ale generalnie nie polecam tej umiejętności. Pierwszym zamiennikiem będzie dzika wylewność zamiast zęba i szponu. No bo reszty umiejętności tak naprawdę potrzebujemy, żeby ten pupil działał. Możemy jedynie zamienić zombie szpon. Chociaż generalnie ja bym został przy tym buildzie tak jak tutaj jest. Ale gdybyśmy zamienili ząb i szpon na dziką wylewność, to na pewno cena tego buildu by wzrosła o dodatkowe 50 tysięcy.
Nasze obrażenia mogłyby lekko zmaleć, ale w zamian mielibyśmy całkiem spory współczynnik uzdrawiania, więc zmniejszamy obrażenia kosztem przeżywalności. Mimo wszystko ten skill jest zdecydowanie za drogi, ja bym pozostawił jednak Zombie Szpon. 139 tysięcy to chyba jest taka całkiem spoko cena. Strzelam oczywiście, że to jest spoko cena, bo te ceny będę dopiero porównywał, ale poczekam na kolejny update. Zobaczymy, co oni tam zmienią. A osobiście myślę, że ceny dodane w buildzie to naprawdę fajny dodatek. Postaram się zaktualizować infografiki do konkretnych pupili na Discordzie, więc tutaj możecie doczekać się tych zmian, ale te zmiany będą dopiero już po aktualizacji, która ma wejść, która ma coś pozmieniać na giełdzie. Wiecie, zaktualizowałbym to teraz, bo sam jestem ciekaw, ile kosztują poszczególne buildy. Ale jak mają coś pozmieniać na giełdzie, to nie będzie mi się chciało tego robić dwa razy, dlatego już poczekam do aktualizacji, która ma coś tam pozmieniać. Filmów do pupili, które już są na kanale, nie będę aktualizował, dlatego jeśli jesteście ciekawi tego, ile może kosztować poszczególny build, to zapraszam na Discord. Po aktualizacji, która ma nadejść właśnie na Discordzie, postaram się, aby te grafiki były już również zaktualizowane z cenami. Bo tak jak mówię, nawet ja sam jestem ciekawy, ile mogą kosztować poszczególne buildy. Oczywiście dużo z tych buildów, jak wiecie, się powtarza, szczególnie wśród pupili fizycznych. Link do Discorda oczywiście w przypiętym komentarzu, na który was zapraszam. Tutaj będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że film się spodobał. Wiecie, co robić, trzymajcie się, elo!